Tak naprawdę widzowie widzą tylko ten efekt końcowy na ekranie, a ja wierzę, no i wiem, że Państwo jako prowadzący muszą zrobić o wiele, wiele więcej także przed programem. Na czym w ogóle tak całościowo polega ta praca? No, ciężko to ująć w kilku słowach, ale to faktycznie szereg przygotowań. Przede wszystkim, żeby uważam, pracować, to też trzeba mieć w ten sposób, trzeba mieć pewne predyspozycje, odnaleźć się dobrze w tym świecie show telewizyjnego. Trzeba też wykazać się dużą kreatywnością, taką inwencją twórczą, potrafić reagować na takie sytuacje, które się zdarzają bardzo często, są nieplanowane, więc to jest niezwykle istotne w tej pracy. A poza tym, ja bardzo często korzystam z energii, którą dostaję od uczestników show, od produkcji, także ja tym żyję i to mi daje taką pożywkę i też mnie nakręca w pracy. A czy ma Pani czasami jakieś takie sposoby na to, jak na przykład ukryć swój gorszy nastrój czy humor, bo przecież w życiu prywatnym bywa różnie, a w telewizji w piątek o 20 trzeba się uśmiechać. To prawda, czasami bywają gorsze chwile. Pamiętam kiedyś taki program, to jeszcze było Must Be The Music, kiedy bardzo mnie bolała głowa, miałam straszną migrenę i tylko moja mama przez ekran widziała, że coś jest na rzeczy, że coś jest w moich oczach takiego, że czuła się zaniepokojona. Nikt się nie poznał poza mamą, ale rzeczywiście ten ból nie mijał pomimo zażytych tabletek, ale to jest taki moment, kiedy trzeba się skupić na te 2 godziny i kiedy trzeba dać z siebie wszystko. Ja taką odpowiedzialność wtedy, kiedy bolała mnie mocno głowa, też czułam i chyba nikt poza mamą się nie poznał. No właśnie, chciałem powiedzieć, że ten profesjonalizm pozwoli na to, że tylko mama i może jakaś jeszcze inna bliska osoba to zobaczyła. Na koniec chciałbym zapytać o Puławy, bo to są Pani rodziny strony, moje to Dęblin, więc bardzo blisko. No i pytanie brzmi, czy Pani spotyka się z jakimiś takimi reakcjami na ulicach, być może spotyka jakieś ludzi, którzy w przeszłości mieli dla Pani jakieś wielkie znaczenie. Jak to wygląda, gdy Pani wraca do swoich rodzinnych stron? Bez przerwy spotykam jakichś fajnych ludzi związanych z moją przeszłością, teraz z mniejszością też, bo cały czas mieszka tam moja rodzina i często bywamy w Puławach. Więc jest to moje rodzinne miasto, jest to moje miejsce takie na ziemi i zawsze to podkreślam. A to są bardzo miłe spotkania, bo w Warszawie potrafię spotkać kogoś, nie wiem, ze studiów, z kimś się nie widziałam nawet naście lat, a w Puławach to są takie spotkania, tak samo. Bardzo takie emocjonalne, bo to są ludzie mi bliscy, czy to z, nie wiem, koleżanki, koledzy z podstawówki, z liceum, albo gdzieś tam jacyś dalecy znajomi, albo po prostu ludzie, którzy kibicują i to jest takie budujące i fajne, bo czasami wszystkim się wydaje, że ten świat internetu, to wszystko, że tak nas wszyscy odbierają, albo różnie w tym internecie pisze się o osobach medialnych, więc te spotkania z ludźmi są takie naprawdę fajne, prawdziwe i pełne dobrej energii. A ulubione miejsce w Puławach? O, park Czartoryskich na pewno i taka trasa od mojej mamy, czyli z jednego końca Puław, przez centrum, przez park do rodziców mojego męża. To jest taka trasa, którą przebywam zawsze. Róża często śpi i to jest taki długi spacer sobie robię w jedną albo w drugą stronę.